Odnośnie różnych danych informacyjnych o znanych mu generałach i oficerach Wojska Polskiego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz odnośnie sytuacji gospodarczej, nastrojów ludności i przebiegu wydarzeń politycznych w PRL w marcu 1968 roku i grudniu 1970 roku. D. W związku z opisaną działalnością przyjął od pracowników wywiadu amerykańskiego podczas wymienionych spotkań łącznie około 2,5 tysiąca dolarów amerykańskich i bliżej nieustaloną kwotę dolarów wpłaconą na specjalne konto w USA. Jerzy Pawłowski, jeden z najsłynniejszych polskich sportowców, a jednocześnie człowiek, który był związany ze służbami specjalnymi, którego karierę kres położyła Służba Bezpieczeństwa, ujawniając go jako agenta amerykańskiego. Jak, jak wyglądała kariera tego sportowca? Kariera również ta wywiadowcza. Jeśli chodzi o Jerzego Pawłowskiego, y to y, zaczynałem swoją karierę y, sportową w połowie lat 50. początkowo przychodzi do wojska polskiego jako żołnierz służby zasadniczej odbywa tą służbę ale bardzo szybko odkryto w nim talent do uprawiania sportu talent do szermierki i on zaczyna tą swoją przygodę ze sportem tym dużym kontynuować w ramach klubu wojskowego w ramach klubu Legii a jednocześnie jest bardzo szybko awansowany na stopień oficera Ludowego Wojska Polskiego i pełni szereg różnych funkcji, przy czym są to funkcje typowo tytułarne, on tak naprawdę nie wykonuje pracy w Ludowym Wojsku Polskim, nie, nie służy jak, jak taki. Każdy inny oficer w, na stanowiskach, tylko przede wszystkim trenuje i jeździ na zawody. W drugiej połowie lat 50. następują pierwsze duże sukcesy, jak zdobycie złotego medalu na Mistrzostwach Świata w Paryżu w 1957 roku, i to jakby otwiera jego drogę do dalszej, dużej kariery. Trzeba pamiętać, że był trzykrotnym mistrzem świata w Szabli, był złotym medalistą, na Olimpiadzie w Meksyku w 1968 roku, i to jest ta jedna strona tego życia zawodowego i sportowego Jerzego Pawłowskiego. Jednocześnie sam sportowiec jest zachwycony zachodem, wydaje się też, że wynosi pewnego rodzaju ukształtowanie takiego charakteru z domu rodzinnego, jego dziadek był legionistą, ojciec akowcem i sam Pawłowski, który wyjeżdża na zachód jest zachwycony tym co tam widzi wolnością gospodarczą, wolnością słowa, takim demokratycznym funkcjonowaniem na zachodzie a z drugiej strony w tym oficjalnym swoim takim postępowaniu i tym, co mówił w kraju, no jest jednak lojalnym, w cudzym słowie, lojalnym obywatelem, który spełnia wszelkie powinności obywatela Rzeczpospolitej Ludowej. Wspomnieliśmy, że ojciec Szablisty był żołnierzem Armii Krajowej. To miało też pewne znaczenie podobno przy... Pierwszą we werbunku Jerzego Pawłowskiego, ale jeszcze werbunku do służb. Tak. W 1955 roku, w związku z zaangażowaniem tego młodego sportowca w tą działalność sportową i, pierwszy, i związanymi z tym pierwszymi wyjazdami zagranicznymi, zostanie on zarejestrowany przez informację wojskową jako tajny współpracownik pod pseudonimem Szczery. Te zadania, którą, znaczy ten sam proces werbunku, o którym opowiadał mistrz swojemu synowi w jednej z rozmów. No, opierał się, opierać miał się według słów Ojca o szantaż, gdzie oficerowie informacji wojskowej mówili wprost, że jeżeli nie zgodzi się na współpracę, to represje dotkną jego taty. No, w tym okresie powojennej rzeczywistości wszyscy wiedzieli, że zarówno Informacja Wojskowa, jak i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego krwawo rozprawiali się z żołnierzami Armii Krajowej, więc to zagrożenie z punktu widzenia Jerzego Pawłowskiego wydawać się bardzo realne. Zadania, jakie stawiała najpierw informacja wojskowa, a później powstała na jej gruzach w 1957 roku, czy na, na tej podbudowie informacji wojskowej wewnętrzna służba wojskowa. Te zadania dotyczą przede wszystkim rozpracowania środowiska związanego z sportowcami, którzy z klubów wojskowych, z klubów związanych z aparatem bezpieczeństwa wyjeżdżają za granicę i reprezentują Polskę ludową w różnego rodzaju zawodach. I ta współpraca będzie trwała, czy, czy, czy będzie jakby Jerzy Pawłowski zarejestrowany w sieci agenturalnej Wojskowej Służby Wewnętrznej do roku 1962, do momentu ucieczki z Polski Michała Goleniewskiego, kierownika wywiadu naukowego, Technicznego w Departamencie pierwszym, czyli w tej cywilnej bezpiece, obaj panowie niewątpliwie znali się, utrzymywali stosunki towarzyskie, stąd też istnieje taka przesłanka i sugestia, że obawiano się dekonspiracji na zachodzie Pawłowskiego jako współpracownika wojskowej bezpieki. To był jeden z tych argumentów, czy jeden Zresztą z takich? od razu, że Goleniewski był równie ciekawą postacią. Dlatego że po a, swojej ucieczce z Berlina Zachodniego, z kochanką zresztą, a, dał się poznać jako człowiek, który wyjawił bardzo wiele tajemnic a, służbom zachodnim. Aby na koniec uznać się za cudownie ocalałego syna ostatniego cara Rosji. Niewątpliwie doprowadził do paraliżu, szczególnie pionu naukowo-technicznego wywiadu prl w jego działalności w, w latach 60. minionego stulecia. Natomiast wracając do Jerzego Pawłowskiego, tutaj chyba zdecydowała jednak przede wszystkim kwestia dekonspiracji tej osoby. Z tej działalności czy, czy, czy relacji z Wojskową Służbą Wewnętrzną przed rodziną oraz najbliższymi znajomymi do WSW dotarły informacje: Jakoby Jerzy Pawłowski chwalił się przed swoimi znajomymi, że pracuje dla kontrwywiadu i realizuje dla niego bardzo ważne, istotne z punktu widzenia wojskowego misje. No i to doprowadziło do rezygnacji, przynajmniej oficjalnie, z tej współpracy. O, o której tutaj mówię. A w jakich okolicznościach doszło do wyrbunku pawłowskiego do współpracy z CIA? Tutaj wydaje się, że Amerykanie, to zresztą widać też i z innych spraw, innych szpiegów, którzy byli zwerbowani w Polsce przez Amerykanów. Amerykanie z reguły dość intensywnie poszukiwali osób o pewnych cechach charakteru, które pasowały do klucza, który umożliwiał im później, umożliwiał im później zwerbowanie takich osób na współpracowników wywiadu amerykańskiego. Były to osoby po pierwsze te, które miały dostęp do informacji różnego rodzaju. Interesował Amerykanów zarówno wielkość oczek w siatce i grubość drutu w płocie okalającym jednostki wojskowe. Osoby, które mają dostęp do dokumentów jawnych, tajnych, do dokumentów wojskowych, jak i dokumentów cywilnych, które jakby mogą pokazać różnego rodzaju spektrum informacji informacji związanych z obronnością, ze stanem gospodarki, z polityką wewnętrzną, ale szukali też osób, którzy jak Jerzy Pawłowski stanowili pewnego rodzaju elitę, w tym wypadku elitę sportową, ale taką, która z jednej strony ma dostęp do przedstawicieli władz PRL-u tego szczebla najwyższego, a z drugiej strony jak tenże oficer w stopniu majora, będący pracownikiem, adiunktem wojskowej szkoły Akademii Politycznej, miał dostęp do dowódców różnego rodzaju szczebla ludowego wojska polskiego, a przez to mógł charakteryzować z jednej strony właśnie tych dowódców, a z drugiej strony przekazywać informacje, które od nich usłyszał, a które w skali tak dużego wywiadu, jakim było niewątpliwie CIA i jest CIA, takie drobne elementy, tenże wywiad zbierając. Mógł je przeanalizować i z tych małych, drobnych, niewielkich, zdawałoby się mało znaczących drobiazgów można zbudować jakiś szerszy obraz całości, w tym wypadku całości rzeczywistości Polski Ludowej, właśnie w tym okresie, w którym pracował czy współpracował Jerzy Pawłowski. Mówimy tutaj powiedzmy, o lata 60. i 70. Powiedzmy, że to też jest istotne, ponieważ Pawłowski. Dzisiaj pewnie nazwalibyśmy go celebrytą. Był to człowiek, którego każdy chciał znać wówczas w Polsce ludownej osoba niezmiernie sławna, ze świetnymi kontaktami zarówno z, z czynnikami partyjnymi, jak i ze wszelakimi innymi, ponieważ no, był rzeczywiście uwielbiany przez Polaków. Został też y, sportowcem 30-lecia PRL-u. Wcześniej yy, kilkukrotnie był sportowcem roku, a więc no, był tą osobą, którą. Polacy widzieli, podziwiali, a jednocześnie z drugiej strony no, trafił na salony, i dzięki temu, że był na tych salonach, był osobą atrakcyjną dla wywiadu amerykańskiego, który mógł dzięki temu, mógł dzięki temu pozyskiwać informacje o tym, co się dzieje w tych elitach perelowskiego państwa. Sam proces werbunkowy trwał pół roku, przynajmniej ten, o którym wiemy z zeznań Jerzego Pawłowskiego. Z całą był poprzedzony rocznym, a może nawet i kilkuletnim przygotowaniem charakterystyki, przyjrzeniem się temu, tej osobie. Na pewno odnotowano to, że Jerzy Pawłowski żył i parał się drobnym przemytem, w którym między innymi wsparcia udzielali mu oficerowie Wojskowej Służby Wewnętrznej. Czy inaczej, przymykali oko na to, że przywozi pewne deficytowe towary do Polski i nimi tutaj handluje. Niewątpliwie Pewnym elementem w tej ocenie ze strony Amerykanów mogło być to, że był zachwycony y, światem zachodnim i kilkukrotnie zdarzyło mu się, nawet w obecności innych tajnych współpracowników Wojskowej Służby Wewnętrznej, na przykład Szermierza czy Korsarza, to byli tacy tajni współpracownicy pod tymi pseudonimami, mówić o tym, że myśli poważnie o pozostaniu na Zachodzie, chociaż nigdy tego y, nie y, zrealizował. Natomiast no, skoro wiedziała o tym y, Wojskowa Bezpieka z całą z wiedzieli również i Amerykanie. Przeprowadzono z nim dwie rozmowy werbunkowe, jedną w Nowym Jorku, drugą w Padwie. W trakcie tej drugiej rozmowy w Padwie w maju 1964 roku Pawłowski zdecydował się współpracować z Amerykanami. W trakcie tej drugiej rozmowy przeszedł również badanie na wariografię ze skutkiem pozytywnym, czego efektem była dalsza jego współpraca z Amerykanami. A jakie informacje przekazywał Amerykanom i jak wyglądała ta współpraca od strony technicznej? Co wykazało się? W takim ogólnym ujęciu można byłoby powiedzieć, że Pawłowski nie miał dostępu do tajemnic służbowych czy państwowych. On dysponował wiedzą, natomiast dysponował wiedzą taką o osobach, o procesach, które działy się w, w, w na szczytach tej władzy, zarówno w armii, jak i w partii, bo spotykał się z tymi ludźmi, rozmawiał, czuł pewnego rodzaju nastroje. To jest bardzo ważne, szczególnie przy polityce wzajemnych, wzajemnych relacji dyplomatycznych pomiędzy PRL-em a Stanami Zjednoczonymi, ale też informował, jeśli byśmy weszli w takie szczegóły, na przykład stronę amerykańską w trakcie Olimpiady w Meksyku w 1968 roku.

O tym, jakie są nastroje i jak oceniają dowódcy wojska polskiego to, co stało się w marcu roku 66, 68 w Polsce, jak oceniają protest studentów, a więc można powiedzieć, że to spektrum tych informacji przekazywanych było dość szerokie, natomiast nie stanowiło stricte takich tajemnic służbowych czy, czy, czy tajemnic państwowych. A w jaki sposób był kontaktowany? To jest bardzo. Interesujące. Pawłowski w ogóle nie używał żadnych gadżetów szpiegowskich. Postawiono w tym wypadku, w związku z tym, że miał te możliwości wyjazdu za granicę w związku z karierą tą sportową, na kontakt osobisty. Spotykał się z oficerami wywiadu. Amerykańskiego w trakcie pobytu na zawodach w Nowym Jorku, w Paryżu, w Brukseli, w Padwie, w Meksyku, i tam wieczorami po prostu wychodził z hotelu przez nikogo niekontrolowany, spotykał się z tymi oficerami, rozmawiał w lokalach CIA konspiracyjnych, przekazywał te informacje. Spotykał się też, co ciekawe, z pracownikami. Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli takiego organu y, Republiki Federalnej Niemiec, który ma w swoim zakresie również prowadzenie y, działalności y, przypisanej służbom specjalnym. W tym wypadku y, spotykał się z agentem tej służby Stefanem Szafrańskim, Szefra a także kadrowym pracownikiem Urzędu do Spraw Konstytucji, Johnem Schulzem, i to stało się przyczyną y, upadku y, w, w sensie zdemaskowania go jako y, szpiega. W sierpniu 1970 roku do Polski, do Departamentu I MSW, czyli do Wywiadu Cywilnego, dotarła informacja od jednego z tajnych współpracowników o tym, że zauważono kontakt Pawłowskiego z Stefanem Szafrańskim. I od tej pory y, służby y, i cywilna, i wojskowa zaczynają się po włoskim y, interesować, zaczynają zadawać sobie pytania, po co właściwie on się z, y, spotyka z, y, z Szafrańskim, po co spotyka się z Szulcem roztaczają nad nim opie opiekę agenturalną i w roku 1972 otwierają sprawę operacyjnego sprawdzenia pod kryptonimem GRACZ, która ma zdiagnozować jakby powody tej, tych kontaktów i ewentualnie utwierdzić się lub jakby zerwać z taką tezą, czy Pawłowski współpracuje z obcą służbą wywiadowczą przeciwko Polsce Ludowej. Doszli kontrwywiadowcy do wniosku, że współpracuje. Jak wyglądało zatrzymanie, jak wyglądało śledztwo i wolicy społeczne. Zanim doszło jeszcze do samego zatrzymania i do procesu objęto Pawłowskiego bardzo intensywną obserwacją w różnym wymiarze, zarówno poprzez działalność agenturalną. Wokół samego Pawłowskiego, ale też żony Pawłowskiego i rodziny jest zwerbowanych kilku tajnych współpracowników, między innymi z przyjaciół takich bardzo bliskich osób temu małżeństwu. Jednocześnie, w domu zostaje założony podsłuch w lokalu podsłuch telefoniczny. Dwukrotnie funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa włamują się do mieszkań, a Pawłowski posiadał trzy różne lokale, jeden mieszkalny w Warszawie, dwa pod Warszawą, włamują się do tych mieszkań, obserwują, przeszukują je w sposób tajny, próbując znaleźć te gadżety szpiegowskie, które byłyby twardym argumentem w sądzie dowodem. W sprawie, przed jakby uwiarygodniającym tezę, że jest on szpiegiem działającym na rzecz służb zachodnich. To się nie udaje. Jednocześnie chodzą za nim, jeżdżą, w końcu wpadają obserwując go, gdy, gdy jest poddany tej inwigilacji, tej obserwacji zewnętrznej, że, ma, że, że ta obserwacja wiąże się z bardzo dużą presją, jaka jest wywierana na Pawłowskiego, i dochodzą do wniosku, że spróbują z nim zagrać właśnie w taki sposób wzmagają tą obserwację. Ta obserwacja jest niemalże namacalna. On wie, że za nim chodzą, że się nim interesują, że jest rozpytywanie na, je, na okoliczność jego kontaktów, jego działalności, jego życia sportowego, osobistego, a więc wywierają na nim bardzo dużą presję. Tą presję w zeznaniach, opowieściach widać również w wymiarze jego przyjaciół, znajomych, innych sportowców. Oni mówią, że sam szermierz jest bardzo zdenerwowany. Tak. W końcu ograniczone zostają mu wyjazdy na Zachód i nawet na wschód. Musi interweniować u czołowych przedstawicieli w, w kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby móc wyjechać na zawody do Moskwy, tak? I to jakby utwierdza funkcjonariuszy Wojskowej Służby Wewnętrznej, że być może warto zagrać wabanki. I tak się dzieje. 23 kwietnia 1975 roku Pawłowski zostaje zatrzymany na rozmowę operacyjną najpierw. I w trakcie tej rozmowy funkcjonariusze, oficerowie Wojskowej Służby Wewnętrznej mówią mu wprost. Wiemy, że jesteś współpracownikiem wywiadu amerykańskiego. I Pawłowski ulega presji presji sytuacji i presji tego, co usłyszał w tej rozmowie. W efekcie prosi oficerów Wojskowej Służby Wewnętrznej Pionu Kontrwywiadowczego o dzień namysłu, żeby mógł tę sprawę przemyśleć. Otrzymuje ten czas i kolejnego dnia, 24 kwietnia 1975 roku, w trakcie już przesłuchania przyznaje się do współpracy z Amerykanami i w efekcie rocznej pracy yy, śledczej ujawnia szereg y, informacji na temat tej współpracy i zaangażowania również y, y, zaangażowania również pracowników i współpracowników Urzędu y, Ochrony Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec. W efekcie staje przed y, sądem, przed sądem wojskowego okręgu, y, warszawskiego okręgu wojskowego w Warszawie i zostaje skazany 8 kwietnia 1976 roku na 25 lat y, więzienia. W uzasadnieniu sędzia mówi, że otrzymałby karę śmierci, gdyby nie to, że w trakcie śledztwa. Przyjął postawę współpracy i przyznał się, opisując szczegółowo okoliczności werbunku i współpracy z Amerykanami. Pewnego rodzaju paradoksem jest, że gdyby się nie przyznał, to de facto nie dysponowano przekonującym materiałem dowodowym. A... Nie było żadnego materiału, który mógłby potwierdzić, żadnego dowodu, który mógłby potwierdzić to że Pawłowski współpracował y, nie tylko z Amerykanami, ale również z funkcjonariuszami y, Urzędu Ochrony Konstytucji Federalnej, Republiki Federalnej Niemiec. Były to tylko i wyłącznie zapisy, y, zapisy tajnych współpracowników, którzy mieli dotarcie między innymi do Stefana Szafrańskiego, y, agenta y, właśnie tegoż u, urzędu, no ale to były zbyt słabe y, dowody, by móc je wykorzystać w sprawie i skazać na ich, y, na ich podstawie Jerzego Pawłowskiego za szpiegostwo na rzecz Amerykanów. Jerzy Pawłowski nie odsiedział całego wyroku, został przeznaczony do wymiany, słynnej wymiany szpiegów na moście Glinikę między Poczdamem a Berlinem. Nie zdecydował się jednak na przejście na stronę Ameryki. Jest to bardzo ciekawy wątek w życiorysie Jerzego Pawłowskiego. Mamy tutaj do czynienia z jednej strony z bardzo nieugiętą postawą generała Wojciecha Jaruzelskiego, który nie chciał zgodzić się w trakcie rozmów, gdy negocjowano wymianę Mariana Zacharskiego za szpiegów z Polski Ludowej, a w całym pakiecie szpiegów zachodów na szpiegów wschodu, bo ta wymiana, która nastąpiła w 1985 roku w Glinik, to jest zdecydowanie szersza wymiana, bo 5 no do 25 agentów, agentów, więc to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Między innymi na ten szarański dysydent z w związku Sowieckiego został wówczas wymieniony. Także jest to bardzo duże przedsięwzięcie, niemniej Wojciech Jaruzelski przez bardzo długi okres czasu nie chciał zgodzić się, aby w tej wymianie wymieniono właśnie szermierza mistrza Jerzego Pawłowskiego. W efekcie, no bo to jakby to był warunek generała, on musi zostać w, w, w kraju. tak? On nie może po tym, gdy zostanie uwłaskawiony, wyjechać na zachód. I tak się stało w drodze rozmów, które prowadzono z mistrzem. Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa już wówczas doprowadzili do takiej umowy, że na moście glinik w Berlinie on, wiedząc, że jest wolnym człowiekiem, nie przejdzie na stronę zachodu, wróci do kraju. Co więcej, umowa wynegocjowana w, wówczas ze stroną amerykańską zakładała, że jeszcze przez miesiąc może zdecydować, Decydować się na wyjazd z kraju sam, wraz z małżonką i dziećmi oraz współmałżonkami, dzieci, jeśli takowi by byli, bo to była cała, jakby, umowa dotycząca wszystkich osób, przynajmniej tych z, z, z PRL-u, które były wy, wymieniane. I został wezwany, czy poproszony o rozmowę z konsulem amerykańskim i taka rozmowa odbyła się w Warszawie i małżeństwo Pawłowskich zdecydowało, że zostaną w Polsce. Była ta nadzieja wielka, że mistrz wróci z powrotem do uprawiania szermierki, że będzie reprezentował Polskę na zawodach. Tak się nie stało po takim okresie przejściowym, gdzie rzeczywiście startował w różnego rodzaju zawodach, nie trafił już do reprezentacji PRL-u, i, i nie reprezentował Polski w, w takim wymiarze, jakim oczekiwał. Co więcej, z biegiem czasu zabroniono mu w ogóle, odebrano prawo wyjazdu poza granicę i do końca do upadku systemu komunistycznego w PRL-u, był inwigilowany przez cywilny aparat bezpieczeństwa jako Osoba, która mogłaby ponownie nawiązać kontakt z wywiadem amerykańskim. Dziękuję bardzo za rozmowę. Czy oskarżony tak się utrzymywa w granicach tego, co dostał w jeszcze i na się żeby tych pieniędzy i zdobywać trochę? Bym był nie w porządku od własnego sumienia, gdybym nie powiedział tego, co chcę powiedzieć.